Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie nowy odcinek Nie Polka lajkuje, czyli Nie Polka lajkuje numer 8. Przepraszam trochę za opóźnienie tego filmika, ale po prostu, jak wiecie, byłam w Polsce w połowie miesiąca, więc po prostu nie miałam kiedy ten film nakręcić. Jak już wróciłam, nakręciłam i moje pliki po prostu poszły gdzieś, bo nie mogłam ich otworzyć, więc kręcę jeszcze raz tego filmika. Mam nadzieję, że inspiracje wam też coś zainspirują w tym miesiącu i jakoś tak myślę, że chyba ten filmik zostaje na początku miesiąca nowego, żebyście po prostu wiedzieli, kiedy to się odbędzie i żeby właśnie oglądać go na początku już miesiąca. Zabiorę się od razu do rzeczy, bo rzeczy jak zwykle jest bardzo, bardzo dużo. Pierwsza kategoria, jak zwykle filmiki. Będzie dużo filmików do oglądania w tym miesiącu. Pierwszy filmik, którym chciałam się z wami podzielić, to jest po prostu drugi filmik z serii zrobiony przez The Guardian o lekarzach w pogotowiu i ich historię. Historia, którą zobaczycie tym razem, to jest historia lekarzy, który opowiada, jak pierwszy raz musiał szyć pacjenta i udało mi się go bardzo dobrze szyć, ale uszył też swoich rękawiczek, więc musiał wszystko ponownie zrobić jeszcze raz. Jest to komiczna historia i przypomina nam, że lekarze to są też człowiekami i oni też czasami się coś tam im się pląta, ale znajdą zawsze, jak to rozwiązywać. Drugi filmik, który chciałabym wam pokazać, to jest filmik bardzo emocjonalny. To jest film o tańcu takiej pary, która przez tańca właśnie opowiada o rozstaniu też pary. Bardzo, bardzo emocjonalnie się przechodzi do tematu rozstania i myślę, że któremuś z was łza tam będzie się pokazała. Trzeci filmik to jest filmik i po włosku, napisany i po włosku, i po angielsku, bo jest po włosku, ale ma napisy po angielsku. To jest filmik o takiej organizacji, której ja śledzę od dłuższego czasu. To jest organizacja stworzona przez ojca chłopaka już, bo on już ma ponad 20 lat, który ma autyzm i dla mnie ten autyzm w ogóle jest bardzo interesujący, bo ja się tego bardzo boję, więc próbuję czytać jak najwięcej rzeczy o tym przedmiocie, po prostu o tej chorobie. I jakiś ileś, nie wiem ileś tam lat temu, 4 chyba, tak, coś mniej więcej, coś koło 4, właśnie ojciec tego chłopaka razem z autorem napisali książkę. Książka jest o podróży, które właśnie ojciec i syn zrobili razem przez Stanach po prostu. Przejeżdżali całe Stany motorem i on to zrobił właśnie, żeby żeby pokazać swojemu synowi cały świat i też, żeby pokazać świecie, że przez to, że osoba ma autyzm, to nie znaczy, że nic nie może zrobić. I to jest bardzo wzruszająca historia. I z drugiej strony tak bardzo mi zbliżyła do tematu, więc oni właśnie stworzyli tej organizacji i od tej pory po prostu ja ich śledzę i właśnie ten film dokumentalny, który wam podlinkuję tutaj na dole, będzie taki krótki film dokumentalny o tej organizacji, co oni robią, z czego oni żyją i tak dalej. Myślę, że jest to bardzo, bardzo interesująca historia. Kolejny filmik też będzie o organizacji, tym razem będzie organizacja nie włoska, tylko amerykańska. To jest organizacja, która jest stworzona przez kobietę, która przez wiele lat pracowała w organizacji ślubów i wesela i która przez właśnie te wiele lat zauważyła fakt, że
Na ślubach i weselach jest strasznie dużo się kwiatów używa, a te kwiaty później się wyrzuca bardzo szybko. Nawet jeżeli one są jeszcze dobre i nawet jeżeli one jeszcze bardzo dobrze wyglądają, więc ona stworzyła taką organizację i ona się teraz na 100% tym zajmuje. Po prostu ona zbiera te wszystkie kwiaty od właśnie weseli w każdy weekend i po prostu je zbiera je wszystkie razem i przewozi do hospicjum, gdzie są ludzie, starsi ludzie, albo do szpitalach, gdzie po prostu ludzie mogą wybierać sobie te kwiaty, które mi się najbardziej podobają i sobie wstawić w swoim pokoju. Myślę, że to taka organizacja właśnie nam trochę opowiada, gdzie powinien iść nasz świat, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli nie wszystko to, co robimy, musi się marnować, nawet jeżeli to robimy przez bardzo krótki czas i może to mieć drugie życie, więc myślę, że to jest bardzo fajny powód właśnie, żeby coś nowego sobie stworzyć z tego, co już mamy. I tak naprawdę jak już ktoś zapłacił właśnie za to, to dlaczego by to musiało być wyrzucone po prostu? Ja na przykład na mój ślub, u nas jest taki zwyczaj tak naprawdę, że jak skończy się ślub kościelny, to kwiaty zostają w kościele. Jako prezent tak naprawdę do kościoła i oni tam parę dni się trzymają, żeby ładnie właśnie było ozdobione kościele. A jest też taka tradycja, że ludzie, którzy po prostu przychodzą na wesele, to wracają do domu z kwiatami, które zostały na stole, żeby właśnie te kwiaty nie zmarnowały po prostu. Więc ludzie normalnie biorą te kwiaty, jak już jest koniec imprezy, albo jak już idą, to po prostu biorą te kwiaty, żeby mieć pamiątkę na parę dni u siebie w domu i właśnie, żeby się te kwiaty nie zmarnowały i żeby nie trzeba było tego sprzątać. To jest taka tradycja tutaj, się tak robi. Więc na moim ślubie ja po prostu zostałam tylko ze swoim bukietem, który tam jest, leży wysuszony. Nie wiem, jak długo jeszcze potrwa, ale jak na razie trwa. Daję radę. Kolejny filmik, o którym Wam chciałam opowiedzieć, to jest naprawdę historia, o którą chciałam Wam opowieść. Jest taki ojciec w Ameryce, który jest designerem, fashion designerem i odkąd ma dzieci, po prostu on zaczął stworzyć i rysować też stroje, żeby cała rodzina by była wystrojona na jakieś tam bohatery różnych bajek i tak dalej. I jemu to świetnie wychodzi. On po prostu tak zmienił swoje życie, zmienił swoją pracę, bo właśnie zrozumiał, że z tego fashion design właśnie stworzone dla takich dzieci czy rodzin i tak dalej, to jest on bardziej szczęśliwy. Więc też tutaj historia o jak nie marnować to, co mamy, to, co wiemy. Kolejny filmik, to jest filmik dla mnie bardzo wzruszający, bardzo interesujący. Najprawdopodobniej to jest jakaś reklama, nawet o tym nie pamiętam. Ale to jest filmik, gdzie iluś tam osób jest wybrane i każda osoba jest przepytywana przez paru osób innych, którzy się pytają, skąd on czy ona jest i każdy z nich jest pewny, że on jest 100% nie wiem, Anglikiem czy 100% Włochem i tak dalej. I na pewno w ich korzeni nie ma żadnych innych po prostu korzeni, o, można tak powiedzieć. Te dwa osoby, które ich wypytają, to się pytają, czy mogą
zabrać im trochę DNA, żeby zbadać i im pokazać, skąd oni się biorą, skąd oni są tak naprawdę i czy naprawdę i zbadać właśnie, czy oni naprawdę są 100% na przykład Anglikami. Oni robią te badania i właśnie później są wyniki, oni siedzą wszyscy razem i po kolei przychodzą do biura po prostu, żeby dostać po prostu wynik. Wyniki są takie, że po prostu żaden z nich nie jest 100% niczego i wielu z nich jest bardzo zdziwiony z tego. Ja nie wiem, czy ten filmik ma jakąś... jest jakaś naukowa prawda w tym, czy to jest scientifically proved, coś takiego. Ja nawet o tym nie wiem, nie chcę wiedzieć. Ja chcę po prostu zobaczyć tylko to, co jest najważniejsze w tym, czyli wiadomość, co nam dociera do głowy, czyli każdy z nas jest inny, a jest inny przez to, że jego geny się mieszały tak, że każdy z nas jest tak naprawdę obywatelem świata, a nie jednego państwa. I myślę, że w tym momencie, historycznym Brexit, to myślę, że jest bardzo, bardzo ważna historia do opowiadania. Ostatni filmik, którym chciałam się podzielić, to jest tak naprawdę reklama. Reklama przez firmy, sprawdzam, Bodyform i nazywa się Blood. Jest to reklama o rzecz, którą my kobiety znamy najbardziej chyba i rzecz, która nam najbardziej da poczucie niepewności siebie, czyli okres. Jest to reklama o okresie po prostu, która w końcu pokazuje w jakimś sensie krew. Jest to bardzo, bardzo interesujący sposób, w którym jest opowiadane właśnie, jak każda z nas radzi na co dzień z okresem, więc myślę, że każda z Was może się w tym odnaleźć jakoś, więc polecam bardzo oglądania tej reklamy. Przechodzimy już do drugiej kategorii, czyli do fotografii. Tym razem będzie mniej fotografii, niezwykle po prostu mniej znalazłam fotografii właśnie w tym miesiącu. Pierwszy projekt, który Wam pokazuję, to jest taka fashion designer, która chodzi do thrift stores w USA, czyli do sklepów charytatywnych i kupi za grosze rzeczy, za które później tworzy jakieś kreacje, czy po prostu tworzy coś, który byśmy nie wyobrażali, że z tamtej rzeczy można było zrobić i ona właśnie stworzy takie coś. To jest fajne zobaczyć właśnie, jak wyobraźnia nam pomaga znaleźć w życiu różne rozwiązania i jest to fajne też zobaczyć po prostu, jak ona to robi. Więc krótko i do rzeczy, to jest bardzo interesujące, a jeżeli lubicie szyć, to na pewno tam znajdziecie trochę inspiracji. A drugi projekt fotograficzny to jest tak naprawdę nie projekt, tylko po prostu zostały znalezione pierwsze zdjęcia w kolorach, czyli pierwsze zdjęcia kolorowe z USA. Teraz zobaczycie parę z tych fotografii. One wyglądają całkiem inaczej niż nasze kolorowe fotografie dzisiejsze. Nawet nie są podobne do tych, które żeśmy mieli w latach 90. Bo ja o nich pamiętam bardzo dobrze. Ale myślę, że też fajne zobaczyć właśnie różnicę pomiędzy tym, co jesteśmy, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, a tym, co właśnie było interesujące w tym momencie i jak właśnie stworzyły się fotografie w tym momencie historycznym. Ostatnie trzy polecenia na dziś to będą tak naprawdę dwa filmy. Jeden film dokumentalny,
dokumentalny i jedna książka. Pierwsze dwa filmy to są naprawdę część pierwsza i druga z tego samego filmu, po angielsku nazywa się Now You See Me, tutaj we Włoszech też tak go nazywali, a po polsku nazywa się Iluzja. Iluzja to jest film o czarodzieje tak naprawdę, bardzo interesujące, bo jest produkowane przez Davida Copperfielda i to jest po prostu opowieść o o dobrych złodziejach, o Robin Hoodach naszego czasu i jest tam bardzo dużo fajnych trików związanych też z technologią, więc bardzo, bardzo interesujące, zwłaszcza z punktu widzenia wizualnego, są tam bardzo fajne efekty i w ogóle fotografia w tym filmie jest bardzo fajnie. Część pierwsza jest bardzo, bardzo fajna, druga część, która weszła teraz w kinie, jest też fajna. Trochę więcej można się w drugiej części spodziewać rzeczy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co było w pierwszej części, ale udało im się ludziom zaskakiwać też w drugiej części, która się nie zdarza się tak często. Normalnie w filmach właśnie na wiele części. Mam nadzieję, że będzie trzecia część, ale w ogóle jest bardzo, bardzo fajny film do rozrywki. To nie ma nic wspólnego z poważnych tematach, ale bardzo fajny film do rozrywki i jest tam dużo fajnych aktorów, pomiędzy jest Morgan Freeman, jest Mark Ruffalo, jest ten aktor, o którym nie pamiętam imię, który grał Marka Zuckerberga w The Social Network i właśnie takiego typu aktorzy, więc bardzo, bardzo fajne te obydwa części. Kolejna inspiracja będzie film dokumentalny o imię Iris. Możecie to przeczytać jak chcecie. To jest film dokumentalny o Iris Apfel, czyli najstarsza modna osoba na świecie chyba. Nie trzeba to oglądać w jednym momencie, można to oglądać tak po części nawet. Jest bardzo interesująca historia, jest po prostu jej biografia. Ona sama opowiada o samej siebie, opowiada o swojej rodzinie, o relacje między jej i jej mężem. W ogóle jest bardzo, bardzo fajny. Ona jest bardzo fajną osobą. Osoba, która bardzo dobrze wie, że ona ma obsesję na punktu zakupów i ona kolekcjonuje po prostu wszystko. I te kolekcje jej, wszystkie rzeczy, to jest naprawdę wow. Ja bym w życiu się jak jej nie ubierała, naprawdę, bym się jak jej nigdy nie ubierała, ale trzeba po prostu szanować takich ludzi, którzy chcą inaczej wyglądać, inaczej być postrzeżeni, ale tak naprawdę oni nie to, że chcą, bo jakoś tam muszą się chwalić, oni chcą, bo oni tacy są. Więc bardzo, bardzo interesujący punkt widzenia na modę, ale też na życie. I w ogóle, bo ona tak naprawdę, ta Iris Apfel jest projektantką wnętrz, i ona opowiada właśnie też, jak na swoje podróże tam wyjechała z mężem na całym świecie, żeby nowych tkanin znaleźć i żeby właśnie jakieś tam rzeczy odnaleźć, żeby później można było je sprzedać. Więc też fajne zobaczyć, jak można właśnie porównywać to, co my mamy, do czego my mamy teraz dostęp, a do czego ona miała właśnie dostęp. I myślę, że po prostu ludzie z jej pokolenia mogą nam dużo jeszcze opowiadać o świecie, który nie znamy i który nigdy nie będziemy
znać po prostu, bo nie byliśmy tam w tym momencie historycznym, więc bardzo, bardzo interesująca historia, a ona jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna, więc miło się jej ogląda. Ostatnie polecenie to jest książka. Jak już mówiłam we vlogu, niedobrze, źle mi idzie z tą... tym postanowieniem właśnie, żeby więcej czytać, ale na pewno już więcej przeczytałam niż w zeszłym roku, więc to, co jest dobre, to lepiej pochwalić. Ja jeszcze ją nie skończyłam, ale prawie dotarłam do końca. To jest historia, to jest biografia Ani von Bremsen. Po włosku ta książka nazywa się L'arte della cucina sovietica, una storia di cibo e nostalgia. Tutaj będziecie mieli na dole napisane tłumaczenie mniej więcej, bo nie znalazłam jeszcze książkę po polsku. Na pewno ona będzie po angielsku, ale po polsku jeszcze nie znalazłam. To jest historia Rosjanki, która się urodziła w latach 60. w Moskwie i która w latach 70. przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i już tam została ze swoją matką. Ona opowiada historię Rosji i tak naprawdę też swojej rodziny i kuchni rosyjskiej od początku zeszłego wieku do dzisiejszego czasu tak naprawdę. I każdy rozdział jest po prostu dedykowany do jakiejś tam dekady. I w każdej dekadzie jest opisane właśnie, jak wyglądało życie normalnych ludzi i właśnie co się jadło, jakieś tam przepisy były. I ona właśnie stworzyła tą książkę razem ze swoją mamą, bo one po prostu dużo research robiły i po prostu poświęcały dużo czasu, żeby odnaleźć te wszystkie przepisy, rzeczy właśnie, które się jadło w tych momentach historycznych, i one zorganizowały u siebie w USA takie kolacje ze znajomymi czy z rodziną dalszą u siebie, żeby właśnie podarować właśnie takiego jedzenia, żeby jeść wszyscy razem jedzenie, rosyjskie jedzenie z jakiegoś tam momentu historycznego. Jest to bardzo interesujące punkt widzenia na historię własnego kraju i tak naprawdę bardzo dużo się dowiedziałam o Rosji. Tutaj historia Rosji tak naprawdę się nie uczymy we Włoszech, więc przez to, że nie byłam nigdy w szkole, nie uczyłam się nigdy w szkole w Polsce, to po prostu jakoś tak tej historii nie znam. I bardzo jest też interesująca relacja pomiędzy ludźmi a polityką i pomiędzy polityką a jedzeniem, więc myślę, że to jest bardzo interesujący punkt widzenia na historię, która jest bardzo blisko nas i którą tak naprawdę nie znamy tak za bardzo. Przynajmniej ja nie znam. Nie wiem, jak w Polsce jest uczony historia w ogóle Rosji, czy w ogóle uczona jest, bo tutaj Rosja tak naprawdę uczymy się, że coś tam z Napoleonem się stało i potem bardziej z II wojną światową i co to później było. To ten moment historyczny jest, kiedy bardziej mówimy o Rosji tutaj, ale tak naprawdę Rosji nie znam. I myślę, że zmieniłam trochę punktu widzenia na Rosję dzięki tej książki i jest też, jak dla mnie, wielu rzeczy, do której wracam chętnie z pamięcią, bo są tam niektóre rzeczy, które właśnie mi przypominały o swoich pobytach w Polsce, jak byłam mała, i niektóre rzeczy teraz wiem, skąd się wzięły.
więc też bardzo interesujące. Jak dla mnie bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Bardzo się cieszę, że kupiłam tej książki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tej książki kupiłam przed Bożego Narodzenia. Była wielka paczka z książkami, właśnie to była jedna z nich. Więc bardzo polecam. Tutaj jest oryginalny tytuł po angielsku, czyli Mastering the Art of Soviet Cooking. A Memory of Food and Longing. Nie wiem, jak to będzie po polsku. Ja mam nadzieję, że kiedyś znajdziecie tej książki w Polsce. A jak nie, to możecie przeczytać ją po angielsku. Jest w ogóle w środku bardzo dużo słów po rosyjsku, więc też fajne właśnie dla mnie było, bo mogłam trochę sobie porównywać polski i rosyjski, którego też się nie uczyłam nigdy, więc po prostu fajna historia, fajne punkty widzenia, fajna książka. Bardzo polecam. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że moje inspiracje Wam się spodobały w tym miesiącu. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!